I odpowiedział im: ten rodzaj demonów nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Ewangelia według Marka 9:29. Modlitwa i post. Także sam Pan Jezus, nasz najdonioślejszy wzór do naśladowania, pościł, będąc tu na ziemi. W tym samym psalmie, w którym proroczo powiedziane jest o nim, że był stale w modlitwie, jest także napisane: moje kolana słabną od postu. Jak to mówi Psalm 109, werset 4 i werset 24. Przez 40 dni i nocy, blisko przez 6 tygodni, pościł, przebywając na pustyni. Nie przyjmował w tym czasie żadnego posiłku. Jego słowa, że ten rodzaj demonów nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post, wskazują na to, że pościł także w późniejszym czasie, w latach swojej publicznej służby. I chociaż Syn Boży w Ewangelii Mateusza 6 nie wzywał swych uczniów bezpośrednio do postu, podobnie jak nie narzucał im dawania jałmużny, można odnieść wrażenie, że wychodził jednak z założenia, że będą znać te rzeczy z praktyki swego życia. To prawda, że w całym Nowym Testamencie nie znajdujemy żadnego bezpośredniego wezwania do praktykowania postu. Niemniej jednak apostoł Paweł, który sam częstokroć pościł, jak to mamy napisane na przykład w drugim liście do Koryntian 11:27, pisze, że sługami Boga okazujemy się między innymi także i poprzez szczery post. W rozważaniu kwestii, czy post jest czymś stosownym w życiu dzisiejszych chrześcijan, brat Christian Briem trafnie wyraził się tak. Czy problemy i udręki na polu dzieła Pana w tym świecie zajmują nas w ogóle jeszcze na tyle, żebyśmy byli gotowi współuczestniczyć ciałem w próbach i ćwiczeniach duszy? Przykład apostoła i jego współpracowników, o czym piszą Dzieje Apostolskie 13:1-4, pokazuje nam dobitnie, co znaczy oddana służba dla Pana oraz to, że także i ciało jest nią dotknięte w czuwaniu i w poście. Czy zdawałeś sobie sprawę z tego? Czy zadawałeś już sobie kiedyś takie pytanie, dlaczego Bóg w swoim słowie przedstawia ci tak wiele zachęcających przykładów ludzi, którzy pościli? Jest dzisiaj wielu, którzy ubolewają nad pogrążaniem się chrześcijaństwa w upadku. Ilu naprawdę jest takich, którzy rzeczywiście w czynie i w prawdzie poprzez błagalne modlitwy i post korzą się przed Bogiem w tej sprawie? Jeśli Bóg w przeszłości tak często odpowiadał na takie działanie szczególną łaską, to dlaczego nie miałby już czynić tak i dziś? I odpowiedział im: ten rodzaj demonów nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Ewangelia Marka 9:29.